Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj, 12 września, upływa równo 10 lat od premiery polskiej wersji teleturnieju Dzieciaki Górą, która powstała na bazie formatu The Kids Are Alright. No ale wbrew pozorom pierwsza nie była wersja brytyjska, ale wersja włoska, która po polsku, tytuł wersji włoskiej po polsku brzmi po prostu Siedmiu Wspaniałych. No ale dzisiaj skupiamy się na wersji polskiej, która obchodzi swoje dziesięciolecie, dziesiąte urodziny, ponieważ na antenie była 2 lata, od 12 września 2008 roku do 17 lipca roku 2010 powstały 4 sezony. Pierwsze dwa sezony, czyli jesienią 2008 i wiosną 2009, prowadził Tomasz Kamel, a jego następczynią w latach 2009, jesienią 2009 i wiosną 2010 była Marzena Rogalska, która do Dzieciaków Górą przyszła prosto z Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. No i cóż, zasady były bardzo podobne. W grze brały udział dwie drużyny. Drużyna czterech dorosłych oraz siedmiorga dzieci. Dzieci były w różnych przedziałach wiekowych, ponieważ w sezonach pierwszym i drugim, za Kamela, dzieci miały od 9 do 15 lat. Natomiast za Rogalskiej miały od 8 do 14 lat. No i cóż, to miało związek z tym, z pieniędzmi, jakie można było zdobyć, ponieważ w czasach Tomasza Kamela nagrodę w każdej rundzie mnożono razy 1000, czyli 1000 zł razy wiek dziecka. Czyli można było zarobić od 9 do 15 tysięcy. Natomiast za Rogalskiej mnożono wiek dziecka razy nie 1000, a 500 zł, czyli połowę tego. Czyli wniosek z tego prosty, że można było zarobić od 4 do 7 tysięcy złotych. No i cóż, gra składała się z 5 rund, ale zanim to się zaczęło, drużyna dorosłych dostawała 5 tysięcy złotych. I tak. W rundzie pierwszej, która nosiła nazwę Bądź Mądry, odbywały się 4 pojedynki. I tak, do pulpitu podchodzili kolejno wszyscy 4 dorośli z drużyny. I każdy z dorosłych bronił 1000 zł. No i cóż, no i losowano dziecko w taki oto sposób. Pamiętacie ten kołowrotek, który losował dzieci? No, to właśnie kadr z takiego losowania. No i cóż, były 4 pojedynki, jak już powiedziałem. No i każdy z 4 dorosłych z drużyny pojedynkował się z losowo wybranym dzieckiem. No i tak, w czasach Tomasza Kamela były to pojedynki kto pierwszy, ten lepszy. I żeby obronić 1000 zł, dorosły musiał zdobyć 2 punkty. Jeżeli dziecko zdobyło 2 punkty, to wtedy drużyna dorosłych traciła 1000 zł. Natomiast za Marzeny Rogalskiej nadal utrzymano tą formułę kto pierwszy, ten lepszy, tyle że do obrony 1000 wystarczyły nie 2, a tylko i wyłącznie 1 punkt. Jedno pytanie, kto odpowiada, ten wygrywa. No i albo dorośli obronią 1000 zł, albo stracą. W przypadku najczarniejszego scenariusza, czyli przegranej we wszystkich 4 pojedynkach, drużyna dorosłych zostawała jedynie z 1000 zł, ale jeżeli wygrała wszystkie pojedynki, nadal miała 5000. Tak wyglądała pierwsza runda Bądź Mądry. Od rundy drugiej zaczęło się zarabianie pieniędzy. Bądź Bystry. Bądź Bystry, tak się nazywała ta runda. No i o co w niej chodziło? Ano, z drużyny dorosłych przychodziła jedna osoba. No i losowano jedno z 7 dzieci. No i to dziecko było w określonym wieku. No i co ciekawe, jego wiek mnożono razy określoną kwotę pieniędzy. No i później oboje uczestników tej rundy oglądało film, z którego musiało zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Potem pojawił się taki zegar. No i w tym czasie, to była chyba minuta czasu, prowadzący zadawał pytania. Kto pierwszy, ten lepszy, kto pierwszy się zgłosił, ten odpowiadał. Jeżeli odpowiedział dobrze, zarabiał punkt. Jeżeli nie, no to nie zarabiał żadnego punkta. Po upływie tego czasu liczono punkty i ten uczestnik, który miał więcej punktów, ten wygrywał. W przypadku wygranej dorosłych na ich konto wpływała określona kwota pieniędzy.
Tak wyglądała runda druga, bądź bystry. Runda trzecia. Runda trzecia, bądź czujny. W rundzie trzeciej brało udział dwoje dzieci i dwóch dorosłych. I tak, jeżeli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o pieniądze, mnożono tylko i wyłącznie wiek starszego dziecka. Brano pod uwagę tylko i wyłącznie wiek starszego z tej dwójki. Nie było kumulacji, a szkoda. No i właśnie mnożono razy określoną kwotę pieniędzy, no i o te pieniądze grano w tej rundzie. Bądź czujny, runda trzecia. No i cóż, na czym to polegało? Ano, w czasach Tomasza Kamela każda z drużyn dostawała po trzy pytania. W czasach Marzeny Rogalskiej po dwa. I co? I właśnie chodzi o to, że kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa. W przypadku dogrywki decydowało pytanie dogrywkowe, rozgrywane w formule kto pierwszy, ten lepszy. No ale jeśli chodzi o właściwą grę. We właściwej grze pytania miały trzy warianty odpowiedzi. Dwa były prawidłowe, jeden był błędny. Żeby zarobić punkt, dwóch członków danej drużyny musiało udzielić dwóch prawidłowych odpowiedzi i uniknąć odpowiedzi błędnej. Bo jeżeli jedna odpowiedź była prawidłowa, druga błędna, to wtedy punktu nie było. No i na tym polegała runda trzecia. Bądź czujny. Runda czwarta. Bądź najszybszy. Znowu zegar i znowu gra na czas. Znowu kto pierwszy, ten lepszy. W rundzie czwartej, tak dla odmiany, brał udział zawodnik, który nie wziął udziału ani w rundzie drugiej, ani w trzeciej. No i cóż, no i pojawiało się na ekranie kilka wariantów odpowiedzi, potem prowadzący czytał pytanie i kto pierwszy, ten lepszy. No i prawidłowa odpowiedź punkt, błędna odpowiedź brak punktu. Po upływie czasu, tak na oko jednej minuty, liczono punkty. Ten, kto miał więcej punktów, wygrywał, ale jeżeli był remis, to wtedy oczywiście klasyczna dogrywka, czyli jedno pytanie dogrywkowe, kto pierwszy, ten lepszy, kto odpowiedział, ten wygrywał. Proste. No i na końcu finał. Tak wyglądała runda czwarta, bądź najszybszy. Runda piąta nosiła nazwę bądź górą. W tej rundzie brali udział wszyscy dorośli i wszystkie dzieci. Tyle, że dorośli wchodzili jak chcieli, natomiast dzieciaki grały w kolejności od najmłodszego do najstarszego. No i zasada była prosta. Grano jedno pytanie, kto pierwszy, ten lepszy, ten odpowiadał. Kto się pierwszy zgłosił oczywiście. Jeżeli odpowiedział prawidłowo, to zostawał w grze. Jeżeli odpowiedział błędnie, wtedy odpadał. No i cóż, finał polegał na tym, że wygrywał ten, kto pierwszy wykończył przeciwnika. Dorośli, których było czterech, mieli oczywiście trudniejsze zadanie, żeby wykończyć dzieci. Wygrać z dziećmi, których było siedmioro. No i tak na moje oko, nigdy tego nie liczyłem, ale tak na moje oko w większej ilości odcinków wygrywały właśnie dzieci. No i co można jeszcze powiedzieć o finale? No, wiecie o co chodzi. Jeżeli wygrali dorośli, wtedy zarabiali wszystkie pieniądze, które uzbierali w czasie gry. Jeżeli jednak wygrywały dzieci, dorośli te pieniądze tracili. No i cóż, no i tak wyglądał ten turniej Dzieciaki Górą. Polska wersja. Taki specjalny odcinek na dziesięciolecie. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister. Cześć!